Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj was zapraszam na mega haul lumpeksowy. Zapowiedziane już wcześniej będą super perełki i pokażę wam na końcu filmiku jedno znalezisko, które po prostu rozwala system i zobaczycie co to jest, a naprawdę super rzecz w idealnym stanie, super marka, także czekajcie na to, a tymczasem pozostałe rzeczy też są świetne, fajnych marek, nowe z metkami, super materiałów i już się nie mogę doczekać, żeby zacząć, więc proszę was jeszcze, zanim zaczniemy, polubcie koniecznie filmik, jeśli wam się podoba i zasubskrybujcie, bo to jest dla was niewielki wysiłek, a dla mnie jest bardzo ważne, więc proszę was o to. Dobra, przechodzimy do konkretów. Moi drodzy, zacznę od tego, że są to zakupy częściowo zza Klikowa, tak, bo widzieliście relację ostatnio z Janowa, kto nie widział, to zapraszam do ekranu, będzie w filmiku, haul i relacja. Natomiast byłam też w zza Klikowie, tylko już nie nakręcałam tam filmu, bo ostatnio był, więc teraz tylko zakupy, ale też część zakupów tutaj, szczególnie spodnie, będą z Gdowa, z Babskiego Raju, gdzie też was zapraszam, bardzo fajny lumpeks taki sezonowy, czyli tylko będzie czynny, dopóki jest w miarę ciepło. No, są przepiękne sukienki, spodnie, no i jak już mówiłam, ta perełka na końcu. Tradycyjnie zacznę dzisiaj od akcesoriów. Torebka, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy pokazywałam wam tą torebkę. Będzie ona w przebitkach, jeżeli pokazywałam, to wybaczcie, bo czasem tych rzeczy jest już tyle, że zaczynają się mylić. W każdym razie śliczna torebka z takimi, w stylu lat 20, z takimi wiszącymi koralikami. Też jest w super idealnym stanie, widać tutaj. W środku jest satynowa i zobaczycie ją w stylówce z jedną z sukienek, z taką wieczorową sukienką. Bardzo, bardzo fajna, naprawdę piękna. Takie opalizujące ma te koraliki i właśnie te bardzo teraz modne frędzle, właśnie szczególnie w torebkach. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, teraz piękna torba skórzana, która możliwe, że pójdzie do mojej mamy, ale to jeszcze nie jest pewne, bo nie wiem, czy będzie jej odpowiadać. Jest to autograf, jest to torba skórzana. Co więcej, ma autograf autografa, czyli w środku jest sygnowana podszewka, to jest jakaś taka, wiecie, lepsiejsza linia. Naprawdę super wykonana, wszystko skóra, bardzo porządne, sygnowane okucia. Super, super w ogóle jest, wiecie co? Bardzo fajny jest rozmiar tej torby. Ona jest taka w szeroko, jakby w tą stronę, jak A4 byśmy dali, natomiast tu jest trochę krótsza, A4 jakby było coś takiego lekko giętkiego, to by weszło tak lekko zwinięte, natomiast no świetne przegródki ma, naprawdę, jest w idealnym stanie skóra w ogóle, to jest wow, przesuper zrobiona torba. I jeszcze tutaj ma takie rozpinane, o, widzicie? Takie rozpinane z dwóch stron. Tu można sobie przypiąć jakiś paseczek, jak macie taki ekstra pasek, który można z różnych torebek przepinać ze złotymi okuciami. Naprawdę, naprawdę piękna torba. Też będzie ona w stylówce z taką jesienną sukienką pokazana, więc nie będę już teraz oddzielnie pokazywać. W każdym razie naprawdę świetnie wykonana rzecz, w idealnym stanie. Także bardzo się cieszę, bo takie torby to jest, są rzeczy na wagę złota. Pokażę wam teraz szpilki jeszcze. Szpilki od Ted Baker i to naprawdę w super stanie. Jedynie fleczki trzeba by wymienić i tutaj na jednym obcasiku jest takie lekkie zadrapanie, ale wiecie co, całe szpilki, zobaczcie w jakim idealnym w środku stanie. Czerwone, piękne, markowe szpilki. Wiadomo, no to są szpilki używane, trzeba by wypastować, bo one są niewypastowane jeszcze, ale i tak naprawdę jak na taką dobrą markę, to one są całe skórzane oczywiście i no przepiękne. Też wam się pokażę w jakiejś tam stylówce w tych szpilkach, chociaż są dużo za duże na mnie. Na pewno są fleki do wymiany w nich. Natomiast reszta jest piękna, super i w ogóle tadaaam! Patrzcie, jaki ładny kształt te szpilki mają. Super. Nie za wysoki, chyba taka dziewiątka. No i teraz będziemy już szli do ciuchów. Zacznę od bluzek i tak dalej, później będą sukienki, a na końcu spodnie, bo właściwie tyle jest rzeczy dzisiaj. Bluzeczki pokażę wam ze spodniami. Pokażę wam tylko na początek bluzę, którą kupiłam dla Ani. Jestem ciekawa, czy jej się będzie podobać, ale Ania uwielbia takie pastele i lubi takie rzeczy nosić. Tak wydaje mi się, że będzie fajna po domu, zobaczcie.
ślicznie wykonana bluza z takimi haftami, bo to nie są nadruki, tylko hafty od White Stuff. I to jest 40, ale co, taka bluza domowa, właśnie fajnie, jak jest taka luźna, do leggingsów na przykład. Śliczna ma te detale, zobaczcie. Piękne. Bardzo mi się podobają. W każdym razie naprawdę spoko rzecz. Za grosze była, bo to jakieś naprawdę kilka złotych kosztowało. No i teraz sukienki. Sukienki oczywiście. I pierwsza rzecz to jest ta sukienka, którą mam na sobie. Jest na mnie za duża, bo ja ją mam związaną, ale możecie zobaczyć, że tutaj jest luzik z tyłu i to jest taka raczej 40 około. Dorothy Perkins. Naprawdę fajna sukienka z wiskozy. Bardzo fajny krój, długa. Bardzo ma przyjemny materiał, niesamowicie przyjemna w dotyku. No i bardzo modne teraz motyle, bo w ogóle zapomniałam wspomnieć, bo to jeden z takich mniejszych trendów, ale motyle na materiałach są bardzo teraz na topie. Także o, super kolorystyka, piękna naprawdę. Włożyłam ją tak, bo mi się bardzo spodobały te kolory i myślę, że to będzie ciekawie wyglądać. Natomiast no, nie, ja sobie jej nie zostawię, bo to widać, że do tego trzeba mieć więcej biustu na pewno i trochę wyższy wzrost. Ja mam obcas, więc jest dobra, ale jakbym ją nosiła do sandałów, to miałabym ją za długo, więc to jest na raczej wysoki wzrost sukienka. Taka około MKL-ka na wysoki wzrost. Bardzo, bardzo, bardzo ładna. Ciekawa jestem waszych opinii. Idziemy dalej, bo mam kilka sukienek jeszcze. Najpierw letnie będą. Tutaj jest przepiękna sukienka lniana, naprawdę śliczna, w takim... Uwielbiam ten kolor czerwony. Nawet myślę, czy sobie tej sukienki akurat nie zostawić, ale poradźcie mi koniecznie, bo widzicie mnie z zewnątrz, często macie rację, jak mi doradzacie, co zostawić. Ta sukienka ma tak cudny kolor, bardzo jest wygodna, bo ma gumę z tyłu. Z przodu są piękne zaszewki, można troszkę sobie zrobić z tego hiszpankę, ale ona jest raczej taka, że po prostu ma mieć taki dekolt normalny, zmarszczony, bo tutaj są rękawki raglanowe do tego, więc jak spuścimy je na dół, to się deformuje troszkę u dołu. W każdym razie zobaczcie mnie w stylówce, w czerwonych szpilkach, w tej sukience, oczywiście może być też do sandał, bo na niej jest jakaś bardzo długa, no śliczna jest, no, ten kolor jest zwłaszcza taki bardzo, bardzo twarzowy. Idziemy dalej. Kolejna sukienka jest wieczorowa i to jest ta sukienka, z którą właśnie będzie torebka, między innymi. Sukienka w stylu takiej I2K. I wiecie co? Ja ją włożyłam tył naprzód w stylówce, więc chyba będę musiała zmierzyć jeszcze raz, bo nie zauważyłam, że tutaj przód jest z tą wodą taki. Piękny też ma kolor i w ogóle jest ślicznie zrobiona. To jest sukienka Monsoon w rozmiarze 10, czyli jest na mnie o rozmiar za duża, ale jak widać, można też włożyć tył naprzód, bo ten tył wygląda też spoko jako przód, a z tyłu wtedy jest woda, no i dało się. Ale jakby ktoś chciał na swój rozmiar, czyli ja mam tutaj luzy pod pachami, więc lepsza będzie na 38, bo to jest sukienka ze skosu. Pokażę Wam tylko z bliska materiał, bo jest bardzo fajny. Naprawdę ładny. I to jest, słuchajcie, wiskoza z jedwabiem, tak. Piękny kolor, naprawdę piękny kolor. Może uda mi się ją przymierzyć jeszcze w drugą stronę dla Was. Ale w każdym razie, jeśli nie, to zobaczcie, jak ją włożyłam do tyłu. No, ale całkiem spoko moim zdaniem. Ale odwrotnie niż ma być. Dopiero teraz to zauważyłam. Śliczna sukienka, naprawdę taka właśnie, jak mówię, styl I2K, ale czy Y2K, jak to mówią, znawcy. Ale naprawdę piękna, nic się z nią nie dzieje, na wiskozowej podszewce, więc też super. Nawet przemyśliwałam pójście w niej na wesele, ale możliwe, że mam dużo sukienek, że sobie jednak jej nie zostawię, bo tym bardziej, że właśnie nie jest to do końca mój rozmiar, więc jeśli komuś się spodoba, to zapraszam Was. Jest bardzo praktyczna, no i piękna. Po prostu przepiękna, z jedwabiem. Teraz sukienka na większy rozmiar, ale który przymierzyłam poglądowo. Jest świetnie zrobiona, już Wam pokazuję. To jest Joey Brown. Rozmiar 16, czyli to jest LKXL-ka. I naprawdę to jest sukienka w takie, no mówiliście, że nie mam ostatnio, przynajmniej mówiliście, że nie mam małych rozmiarów w sklepie. No i właśnie, to jest sukienka XL-ka praktycznie. Nie XXL-ka, co prawda, ale XL-ka. Z takiego jeansu. Jest świetna. Zobaczcie, jakie ma guziki w ogóle. Każdy guzik jest inny. Każdy guziczek jest inny i są superowe.
Naprawdę świetnie uszyta, super jakości sukienka, taka midi. Ona jest taka długości, jak widzicie tam na podglądzie, raczej taka do kolanka. Można sobie troszkę ją skrócić, ściągając tutaj takie troczki, które są wszyte i wtedy ona się robi taka zmarszczona lekko i będzie troszkę krótsza, ale myślę, że raczej mało kto lubi takie krótkie bardzo, więc, ale przede wszystkim to mi się mega podoba. Zobaczcie na to piękne marszczenie z przodu. No i ma rękawki, które można jeszcze przedłużyć, bo tutaj macie, widzicie, znowu takie piękne guziczki na tych mankietach, na tych rękawkach i można je w dół dać, tylko odepnę Wam. To zobaczymy, jaka długość jest takiego rękawka po odpuszczeniu. To będzie taka po prostu dłuższy, krótki rękawek, taki o, prawie do łokcia, słuchajcie, więc fajna długość, naprawdę super sukienka bawełna, więc no, czego więcej chcieć. Przepiękna jeansowa sukieneczka, nawet na jesień może być do jakiegoś żakietu, swetra, kardigana i tak dalej. Kurtki jeansowej albo skórzanej, marabonezki, też będzie fajna. Dobra, słuchajcie, to by było tyle, jak chodzi o sukienki, czyli miałam, pokazałam Wam cztery sukienki i są moim zdaniem przesuperowe. Teraz bluzki. I te bluzki od razu zobaczycie ze spodniami, więc będę pokazywać stylówki później. Zobaczcie, tu jest przepiękna bluzeczka z wełną alpaką i ta górna część to jest jedwab od Ted Baker London. I właśnie taki jest skład, jedynka, rozmiar SK, czyli no na mnie widzicie, jest taki obcisły, ale to jest rodzaj bluzeczki, która ma być obcisła. Super materiał, bardzo elegancka, tu ma jeszcze takie guziczki w ogóle z masy perłowej, jeszcze ze złotym otokiem, taka super elegancka eseczka. Ona będzie do szarych spodni pokazana, więc zwróćcie potem uwagę, jak wygląda. To samo będzie z tą, chociaż nie, tą bluzkę Wam pokażę od razu, bo specjalnie mierzyłam te spodnie do niej tylko po to, żeby Wam tą bluzkę pokazać. To jest jedwabna bluzka od Atelier Ylva. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Vintage bluzka, taka nietoperzowa z jedwabiu surówki. Patrzcie, piękny turkusowy kolor. To będzie taki rozmiar ML, ale tutaj dół trzyma jedynie. Czyli jeżeli się tutaj ktoś zmieści, no to jest tylko granica rozmiaru, bo tutaj jest spora. Myślę, że najlepszy rozmiar dla tej bluzki to będzie MK albo LK, taka troszeczkę węższa w biodrach. Powiedzmy. No, to była bluzka, teraz jeszcze została taka długa w modnych trendach, teraz coraz modniejsze długie bluzki. I to jest taka bluzka z H&M-u Log, czyli też już vintage bluzka, z wiskozy, z pięknymi rękawami szerokimi. Naprawdę śliczna jest, przepiękny kolor, w ogóle nie mój, totalnie nie moja kolorystyka. Dla jesieni, dla ciepłego typu orody, piękna będzie. Taka około 36-38. Ona lepiej wygląda na większym biuście i w ogóle taki dekolt kopertowy też ładnie wygląda na osobach, które mają większy biust. Po pierwsze ładnie uwydatnia, po drugie nie powiększa specjalnie jakoś monstrualnie biustu i wtedy też te bluzki lepiej leżą, bo na mnie to ja tam muszę uważać, żeby mi się nie rozeszło, bo to nie wygląda ciekawie. W każdym razie, taka bluzka z taką lejącą, bardzo ładną bastinką i też do tych spodni Wam mierzę, więc dajcie znać, co sądzicie. Piękna, naprawdę super bluzeczka, będzie do sklepu. Kochani, zapomniałam jeszcze o sukience jednej, widzicie? Ale jestem zakręcona. A mówiłam, że torba będzie z nią przecież. To jest SKMK. Dlaczego mówię SKM-ka? Bo ona, mimo że ma SK, to jest rozmiarówka vintage H&M i to jest troszkę większa rozmiarówka. Na nasze rozmiary to by było chyba tak 38 bardziej. Trochę mam ją luźną, bo to jest sukienka taka skarpetowa, jak to się mówi, teraz bardzo modna. Super modne trendy. Ma rozcinane takie dłuższe rękawki. I znowu to jest taka jesienna kolorystyka, nie do końca moja. Ja lubię bordo, co prawda, ale tu ten żółte paski już tworzą w sumie takie całościowo takie ciepłe, jesienne zestawienie i chyba nie do końca jest mi do twarzy w tym zestawieniu. Dajcie znać, piszcie, co myślicie, bo ja czasem nie jestem obiektywna albo jestem uprzedzona do czegoś też. Ma rozcięcia po bokach i w ogóle jest w idealnym stanie. Z bawełny bluzka, piękny, Boże, z bawełny sukienka,
przepiękna i przymierzę Wam ją tutaj do tych szpilek czerwonych i do tej właśnie dużej torby, więc zobaczycie też, jak ta torba wygląda. 40% bawełna, 60% bawełna, 40% wiskoza, więc miałam częściowo rację. Myślałam, że cała z bawełny, ale widzicie, ma też trochę wiskozy w sobie. Super, naprawdę super kolorystka. I co ciekawe, ona mimo tych, że kolorystycznie te pasy są poziomo, to przez to, że to jest ściągacz i ma też pionowe paski, ona wcale nie poszerza, absolutnie. Zresztą zobaczcie sami. Moim zdaniem właśnie bardzo fajnie robi sylwetkę ta sukienka. No i jest idealna na jesień przede wszystkim. To jest taka perełka jesienna, bo dzisiaj jest taki jesienno-letni haul. Moi drodzy, skoro jestem już przy tej sukience, to od razu Wam pokażę płaszcz. Właśnie, płaszcz w większym rozmiarze, żeby nie było. Tylko jeszcze go nie obrałam, więc wybaczcie, ale jest naprawdę, wiecie, jak to jest w lumpeksie, nie? Będę go oczywiście jeszcze dezynfekować, będę go parować i tak dalej, ale jest to płaszcz z kaszmiru i wełny, co Wam już udowodnię. Jest to płaszcz w takim naprawdę całkiem sporym rozmiarze, w fajnym kroju, z kapturem, z futerkiem prawdziwym, bo to jest naturalne futerko. Śliczny kolor, naprawdę śliczny kolor, bardzo fajny, trochę rozświetlający na jesień, a jednak taki właśnie typowo zimowo-jesienny kolor. Tutaj właśnie jest napisane Cashmere and Wool Made in Italy i jest napisane, że to jest rozmiar 46, więc to jest XL-ka, widzicie? Wiem, że to jest całkowita bzdura, ale pokażę Wam na sobie ten płaszcz, żebyście widzieli krój. No wiem, do letniej sukienki zimowy płaszcz, no nie ma to jak kretyńskie mierzenie, ale wybaczcie. Nie chcę mi się już teraz przebierać, bo jest mi bardzo gorąco, jakbym zaczęła się jeszcze ubierać ciepło pod ten płaszcz, to bym tutaj zginęła. Naprawdę fajny, uniwersalny krój, taka 3/4 długość za kolano. No jak widzicie, jest to naprawdę duży płaszcz, ale jaki materiał za to, wełna z kaszmirem, no i naprawdę płaszcz jest w super, super fajnym stanie. Gdzieś tam widziałam taką mikrokropeczkę, jakby takie naprawdę milimetrowe przetarcie, ale gdzieś tak, że tego nie widać tak, jak się ogólnie nosi, gdzieś koło rękawa jest. Ale to naprawdę jak na taki płaszcz vintage, to jest zupełnie żadna wada, której nikt nie zauważy. Sorry, tylko że ten płaszcz jest taki obrany, ale widzicie, że naprawdę jest rzecz elegancka, praktycznie niezniszczona. No, wszystko jest z tym ok. Tutaj jakby co to guziczki od spodu, jeszcze tu jest jeden guzik, można sobie zrobić dwurzędówkę. Tak, jest 6 guzików ogólnie, czyli jakbyście chciały mieć tutaj 6 dwurzędowo, to jest. Wszystkie 6 jest, tylko 2 są od spodu. Także super, super też zdobycz moim zdaniem. I teraz były bluzki i teraz spodnie. Najpierw te spodnie, które Wam pokazywałam z tymi bluzkami najbardziej. Bardzo fajne spodnie i to jest, wiecie co, chyba rozmiar 36-38, tak, 27, naprawdę fajny materiał, wiskoza, 52%, no jak na spodnie to spoko, ja tam do spodni już nie przywiązuję aż takiej wagi jak do gór, że to do ciała bezpośrednio dotyka, ale bardzo, bardzo porządnie uszyte, bardzo dobrej marki, zobaczcie zresztą jak to jest odszyte tutaj, spodnie damskie, w kroju cygaretek, które teraz niesamowicie są modne w ogóle. One są tak, wydaje mi się, minimalnie za duże. Napiszcie koniecznie, co uważacie. Ja mam poczucie, że to jest 38 i że one trochę mają jakby w kroku za dużo luzu na mnie. Ale są naprawdę świetne, przepiękny materiał. Bardzo, bardzo bym chciała mieć takie spodnie, zastanawiam się nad nimi, ale mam jednak poczucie, że trochę luźne mam te spodnie i nie czuję się tak na 100% w nich. W sensie kolor, materiał, wszystko, krój, tak, ale rozmiar tak na dwoje babka wróżyła. No i właśnie zobaczcie do tej bluzki szarej od Ted Baker, tej z super składem. No i potem mierzę też do tej długiej właśnie bluzki. No, tą jedwabną już widzieliście do tych spodni. Kolejne bardzo fajne spodnie, które w sumie są w moim rozmiarze i też Was proszę o radę. Czy w nich wyglądam ok, czy lepsze są dla mnie inne kroje? Ja lubię mom jeansy, to nie są mom jeansy, ale to są szerokie spodnie z szerszą nogawką, taką prostą bardziej. Trochę takie barrel jeans, ale bardzo ładny kolor, bardzo lubię szary kolor. Nie miałam nigdy szarych jeansów, ale są naprawdę świetne.
Basic Apparel SK właśnie. SK, no i rzeczywiście chyba to jest SK. Trochę też mam w nich luzu, ale nie dużo. No i też mierzę Wam tutaj do mokasynów i do różowego takiego topa, bo to są trochę takie spodnie, które pasują do, wydaje mi się, do takiego trochę sportowego stylu, ale fajnie też moim zdaniem wyglądają na elegancko, bo na przykład do znowu tej bluzki od Teda Bakera i takich małych szpileczek szarych też mi się podobały, więc dajcie znać, co sądzicie. Ciągle dzisiaj Was proszę o radę, no ale może, jak będziecie mieć ochotę, to napiszcie po prostu. Te spodnie myślę, żeby sobie zostawić z wysokim stanem. Właśnie trochę takie mom spodnie, ale nie jeansy. I znowu fajna marka, Dilvin Basics. Świetny materiał, trochę w stylu takim old money są. Z takiego płótna jakby z lekko z elastanem. Rewelacyjny jest ten materiał. Rozmiar 36, piękny kolor. No takie spodnie bym nosiła, powiem Wam tak. Bo to jest taki styl, który ja bardzo lubię, luźny. Taki trochę nieformalny, chyba lepsze nawet niż te. Napiszcie koniecznie, w których z tych spodni najbardziej się Wam podobam i które są, które do mnie pasują po prostu. Myślę, że sobie po prostu jedne zostawię, a nie wszystkie. Kochani, teraz mam spodnie w większych rozmiarach, które Wam pokażę. Nie na sobie, bo to nie ma, ze spodniami to już naprawdę nie ma sensu. Tu mam rewelacyjne, szerokie spodnie na większy rozmiar. Takie palazzo wręcz. Patrzcie, jakie szerokie te nogawy. No na maksa szerokie. Ale super krótkie. To jest, słuchajcie, też H&M i chyba też mi się wydaje, że vintage. Rozmiar 44 i to jest wysoki stan, takie zmarszczone w pasie, do bluzki w środek. No rewelacja po prostu. Szkoda, że nie na mnie, bo są takie super. Patrzcie, nowe spodnie, naprawdę. Patrzcie. Przepiękne spodnie na XL-kę. L-ka, XL-ka. No ale naprawdę, zobaczcie, jakie nowe spodnie. Nic tu nie... No, naprawdę, jak ze sklepu nowe. Ta-da! Ekstra. Mam trochę tych spodni, powiem Wam, że już trochę ręce mnie boli od tych rzeczy. Chyba za dużo naraz, ale po prostu nie mam kiedy potem tego Wam pokazać, więc dzisiaj wszystko w jednym. Drugie spodnie w bardzo podobnym kroju, też to są H&M. I to jest 40. Też za duże na mnie, niestety. Bardzo fajny krój, też takie marszczone u góry. Granat, takie czarno-granatowe jakby trochę. Stalowo-granatowe, nie wiem jak to nazwać. I to są takie trochę minimalnie krótsze spodnie, takie do kostki. Ale patrzcie, jakie fajne. Super fajnie uszyte. I to jest właśnie, tutaj dajemy paseczek, jakiś w środek body, albo krótszą bluzkę, jakiś cropped. Bluzkę do tego i super rzecz. Naprawdę jak nowe, nawet jest guzik zapasowy. Tak, słuchajcie, nie mogę się coś do tego. Spodnie mają w składzie poliester oraz wiskozę, także spoko. Nie są 100% sztuczne, ale naprawdę fajnie, fajny ten materiał w dotyku jak bawełna. No i kolejne spodnie, słuchajcie, jest tak ciepło, zaczyna być, że zaczynam wymiękać tutaj na tym tarasie. Kolejne spodnie są w sporym rozmiarze i to jest rozmiar 16, dobrze mówię? 16 rozmiar, czyli 44-42. I to są takie rurki, ale w bardzo fajnym wzorze. Szaro-kremowy taki. Super to wygląda, jak te takie wschodnie tapestries, czy jak to nazwać. Bardzo mi się podoba wzór tych spodni. I one są tutaj takie zwężone, takie chinosy, mają nawet takie cięcia na nogawkach. Nowe spodnie, naprawdę nowe spodnie. Super, no z metką, patrzcie. Jest metka, Atmosphere. Już Wam powiem. 57% bawełny, więc całkiem też w porządku skład. Mają z tyłu kieszonki. To są takie właśnie spodnie do dłuższego swetra, które będą fajnie tutaj wystawać, robić taki efekt wow na nogach. Ale właśnie mam takich wzorkowych spodni trochę dzisiaj. Już Wam pokazuję następne. Te spodnie są w takich właśnie wszystkie rozmiarach większych. Tu mam spodnie w rozmiarze znowu 18 nawet. I też są takie wzory. I są bardzo fajne, takie jakby wieczorowe. Zobaczcie, mają takie fałki. One są jakby takie złoto-czarne, atłasowe. I takie gruby materiał mają. Tu na pewno jest jakaś wiskoza w składzie.
ale dobra, to jak ktoś będzie zainteresowany, to powiem, ale raczej, nie, bawełna, sorry, 63% bawełny. Tak, też chinosy takie klasyczne, też będą fajnie właśnie do jakichś ciemnych bluzek, do złotej bluzki, do swetra, nawet do marynarki super takie spodnie wyglądają i do botków, tego typu spodnie. Kolejne spodnie we wzorki, ale takie fajne wzorki powybierałam, bardzo mi się spodobało. I znowu spodnie w takim naprawdę dużym rozmiarze. Kanda Premium, czyli to jest też super jakość, zobaczcie. Naprawdę te spodnie mają przepiękne wzory, zobaczcie. Trochę takie na lata 60. wzorki. Prześliczne. Czarno takie złocisto-kremowe wzory. Z tyłu są kieszenie. Tutaj jest zamek na boku. No i zobaczcie, całkiem fajny rozmiar tych spodni jest. Rozmiar 46, we Francji 48. Też 69% bawełny. Świetny skład, nowiutkie spodnie. Naprawdę, słuchajcie, ten materiał jest taki, jakbyście normalnie tylko metkę odczepili i... No nowe, rewelacyjne nowe spodnie. Także dużo większych spodni jest dzisiaj. Zapraszam osoby, które mówią często, że nie mamy rozmiarów. No i dzisiaj są. Słuchajcie, tutaj mam sztruksy. O, chyba o rozmiar za duże na mnie, z tego co wiem. 85% bawełny. Niestety są z Shein, ale bardzo mi się spodobały. No i są w dużym stopniu... bawełniane. Ale fajny krój mają, zobaczcie. Fajny krój, wysoki stan, szeroka nogawka na dole, czyli ta taka, takie dzwony jakby. No i naprawdę spoko, jak na Shein, to może to jakieś takie droższa jakaś linia ich. No ja bym w życiu nie kupiła w Shein'ie tych spodni, ale skoro były w Lumpeksie i mi się naprawdę spodobał i kolor jest bardzo ładny, brąz. Teraz Wam przymierzę te spodnie, to mi powiecie, co sądzić o tym. W każdym razie naprawdę, naprawdę ładne spodnie i nówki. Nówki po prostu totalne. Wydaje mi się, że będą za duże na mnie, ale mogę się mylić oczywiście. Bardzo ładny kolor brązu, to przyznajcie, że naprawdę udały się te spodnie, jak chodzi o kolor i taki ogólny wygląd. No i skład jest niezły. Słuchajcie, no i co, okazało się, że to wszystko. No, były torby, były buty, były akcesoria i pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, piszcie koniecznie opinie, co sobie zostawić, bo mi się już w głowie kręci od tych wszystkich rzeczy dzisiaj, szczególnie, że jest dość ciepło. Kochani, pozdrawiam jeszcze raz i zapraszam Was, kolejny filmik znowuż, prawdopodobnie to będzie zabieram Was do Lumpeksu, bo teraz właśnie jeżdżę na te jesienne dostawy, więc znowu będzie vlogo haul ze stylizacjami i już się cieszę, że mogę to dla Was zrobić i bardzo Was serdecznie pozdrawiam i też dziękuję Wam za to, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję, że przychodzicie, oglądacie, komentujecie. Lubię mieć z Wami kontakt i posyłam buziaki. Cześć! Cześć kochani! Oczywiście, jakby inaczej, zapomniałam o najważniejszej rzeczy, czyli o perełce tego hola. No i dokręcam teraz, wkleję Wam oczywiście przebitki zdjęciowe. Mianowicie, słuchajcie, kupiłam żakiet marki Barber w Zaklikowie i to naprawdę w dobrej cenie. No i pisownie Wam dam tam na ekranie. No niesamowicie, w idealnym stanie, po prostu przepiękny i wow. No i rzecz jasna, że w międzyczasie spotykałam się z jedną widzką panią, która często do nas przyjeżdża, jak tylko jest w Polsce. I w międzyczasie właśnie miałam ten żakiet ze sobą i został on zakupiony. Także zobaczcie tam przebitkę samego żakietu, metki oczywiście, logo i tak dalej. Byłam niesamowicie szczęśliwa, że znalazłam tą rzecz. Chyba nie muszę Wam mówić. No i zobaczcie tutaj też panią, która zakupiła. Pozdrawiam serdecznie. Przepięknie wygląda w tym. Idealny rozmiar. Rękawy troszeczkę długawe, ale wiecie co, długie rękawy to jeszcze nie jest żaden problem w żakiecie, skoro super leży, prawda? No także naprawdę cudowna kolorystyka, taka i na jesień i w ogóle no bardzo, bardzo twarzowy. Także jestem mega szczęśliwa. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Nie bardzo. Nawet się zastanawiałam, czy sobie nie zostawić, ale wiecie co, nie da się tak. Tak nie można myśleć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!